tytuł Biblioteka Europa Orientalis. Zaczęliśmy tę serię kilka, no już będzie kilkanaście chyba lat temu. To jest natomiast tom szczególny. Od razu jeszcze może powiem o tej serii, że ona się dzieli na trzy części i są tomy takie właśnie typu monograficznego, syntetycznego, jak to, jak ten z tym brązowym takim tłem. Są tomy właśnie źródłowe, które też mają tytuł Biblioteka Europy Orientalis Fontes i mają zielony grzbiecik. A jeszcze widzę, przepraszam, to jeszcze dokończę. I są tomy niebieskie, dydaktyczne. Witam jeszcze pana profesora Marka Kornata, którego poproszę o tutaj do nas. O tak, usiadł na końcu, ja zjem okulary. Prosimy jednego z głównych autorów tej księgi. Teraz już pan profesor nie może się wycofać. Musi pan wyjść. No to wyjdzie pan profesor wtedy. No ale przynajmniej obejrzymy pana profesora żywego. To jest takie sarkastyczne trochę powiedzenie, ale prawda jest taka, że książka została wydana między innymi w okolicach 25-lecia, jubileuszu 25-lecia Studium Europy Wschodniej, ale przede wszystkim z okazji, jak jest na okładce, jubileuszu 90-lecia profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza i Zbigniewa Wójcika. I była dedykowana tym trzem wybitnym akademikom. O układzie całego tomu powie już pan dyrektor Malicki. Natomiast mogę powiedzieć tak, że problem był oczywiście z tytułem, o czym pisze redaktor we wstępie i ostatecznie posłużył się formułą Cycerona, mianowicie historia est testis temporum lux veritatis vitae memoriae magistra vitae nuntia vetus statis, czyli historia jest świadkiem czasów, świadkiem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia, posłanniczką dawnych wieków. No a w sumie można jeszcze dodać tutaj, że ten tom jest takim, trzymając się łaciny, signum temporis, mianowicie odzwierciedla de facto te dwie okazje, 90-lecie osób, profesorów, którzy współpracowali ze Studium Europy Wschodniej, a także no, wokół rocznicy 25-lecia naszej placówki. Cóż tu dodać? No sądzę, żeby nie przedłużać, poproszę pana dyrektora Jana Malickiego, żeby powiedział nieco więcej o całym układzie tej pracy i o autorach. Najważniejsze rzeczy faktycznie zostały powiedziane, to znaczy, że po pierwsze, jako redaktor tomu miałem ogromne trudności, jak to rozsądnie ułożyć, rozsądnie zmontować. I ostatecznie doszedłem do wniosku, że przy tych trzech wielkich postaciach, że zrobię to w układzie geograficznym, czyli będzie fragment poświęcony Rosji, fragment poświęcony Polsce i fragment poświęcony Ukrainie. Aczkolwiek to też tłumaczę we wstępie, że to akurat nie jest tak dosłownie, bo co prawda przy Pipesie można powiedzieć, że Pipes każdemu z nas łączy się w pamięci z jego pracami, dziełami o historii Rosji, historii Związku Sowieckiego. Jest takim typowym absolutnie nazwisko klucz, prawda? Ale już z dwójką pozostałych nie jest tak prosto, ponieważ Zbigniew Wójcik właściwie może nie równie dużo, ale bardzo dużo pisał i o Rosji dawnej, czy Moskwie, mówiąc językiem tamtej epoki, o której pisał, i o Polsce, w sensie Rzeczpospolitej. W ogóle jego prace
o Ukrainie czy o Kozakach były równocześnie pracami dotyczącymi dziejów Rzeczpospolitej. Rzeczypospolitej obojga narodów, czy korony po Unii. Podobnie i Wandycz. O Wandycz, którego tu umieściłem w dziale Polska, no równie dużo pisał o Europie Środkowej i raczej pisząc o Polsce też ją odnosił trochę do dziejów regionu, czy pisząc o regionie, no pamiętał o Polsce, więc to nie było takie proste. Jeśli zaś idzie o tytuł, no to rzeczywiście nie sposób było tu czegoś osobnego wymyślić. I doszedłem do wniosku, że właśnie coś, co na pewno tych trzech naprawdę wybitnych ludzi łączy, to jest zawód, któremu poświęcili życie, czyli nauka historyczna. I dlatego sobie pomyślałem, że Cyceron, słowa, które Cyceron 2000 lat temu napisał o historii, że to będzie coś, co możemy dzisiaj po upływie tych 2000 lat spokojnie użyć i że te pierwsze słowa jego sentencji de oratore są takim kluczem także do rozumienia trójki naszych bohaterów. A teraz dlaczego akurat o nich? No bo to jest wynik sesji, ogromnej sesji, która w tej sali toczyła się na mniej więcej na jubileusz 90-lecia oraz oczywiście było to w całej serii różnych wydarzeń związanych z 25-leciem studium Europy Wschodniej. Ale to są osoby dla nas niezwykle, niezwykle wyjątkowe, dlatego że profesora Zbigniewa Wójcika poznałem jeszcze to dla naszych studentów zabrzmi mniej więcej tak, jakbym o faraonach mówił, ale poznałem w okresie Solidarności i stanu wojennego. I Zbigniew Wójcik, która, wy może tego nie wiecie, ale miał dwie wielkie pasje. Zajmował się historią Polski i Kozaków i Ukrainy, mówiąc szerzej, XVII wieku przede wszystkim, XVI-XVII wieku, a druga dziedzina kompletnie odrębna, to był marszałek Piłsudski. On był miłośnikiem tej postaci, był Piłsudczykiem w takiej najczystszej formie, a to nie tylko z przyczyn poglądów politycznych i swojej postawy, ale również dlatego, że był rodzinnie, powiedzmy, nie tyle związany rodzinnie, tylko jego ojciec, wachmistrz Walenty Wójcik, był był dowódcą ochrony Belwederu. Osobistym adiutantem? Nie. Nie. Osobistych adiutantów miał czterech, z których jeden zginął w wojnie bolszewickiej. On jako jeden miał wstęp do sypialni. A, to inna sprawa. No chyba pani Aleksandra jeszcze. No. To żartujemy sobie, mimo tak poważnej sprawy. I jest znane zdjęcie, kiedy marszałek Piłsudski trzyma na kolanach malutkiego Zbyszka. Gdzieś tam w roku 32 czy 33, prawda? I poznałem go wtedy i Zbigniew Wójcik był osobą, która brała udział w takich pierwszych wydarzeniach jakie robiłem na uniwersytecie, a które potem legły u podstaw tego, co tam potem ostatecznie rozrosło się do dużego studium Europy Wschodniej. Mianowicie profesor Wójcik brał udział jako wykładowca w forum dyskusyjnym Sineira, takie pierwsze przedsięwzięcie, jakie
na uniwersytecie, a potem już poza uniwersytetem robiłem. Poza tym był osobą, która doradzała w takim przedsięwzięciu podziemnym, jakie próbowałem zrobić, a które nazywało się Instytut Europy Wschodniej. Podobnie Piotr Wandycz, który będąc w dalekim Yale, tam służył radami i pomocą właśnie dokładnie wtedy, kiedy powstawał ten Instytut Europy Wschodniej. A potem zarówno Wandycz, jak i Wójcik byli wykładowcami kolejno. Oni obaj nawet pierwszej wschodniej szkoły letniej na Uniwersytecie Warszawskim, która notabene, której wykłady toczyły się tutaj w tej sali, w sali Senatu, tylko ona miała inny entourage jeszcze w roku 91 czy 92. Podobnie było z Richardem Pipesem, który zaczął przyjeżdżać do nas do wschodniej szkoły letniej. A potem już w latach, jak to się mówi, współcześnie 2000, przyjeżdżał do nas na wykłady do Studium Europy Wschodniej. I Studium Europy Wschodniej w ostatnich latach, po roku 2000, było jedynym instytutem w Europie, w którym regularnie wykładał tak po prostu. Przyjeżdżał Richard Pipes. Dla niego to również była i kwestia sentymentalna. Osoby, które nabędą tę książkę i przeczytają jego wypowiedź po otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, zrozumieją, ile sentymentu było do Warszawy, do Uniwersytetu jest u Richarda Pipesa. On tam mówi o takiej sytuacji, kiedy w 1939 roku zobaczył płaczącą studentkę patrzącą na żołnierzy niemieckich stojących przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego. No i jak Państwo widzą, te trzy osoby to są osoby bardzo ważne dla Studium Europy Wschodniej, nie tylko dla mnie osobiście, ale również dla mnie osobiście. Bo i bardzo, bardzo wielokroć razy wspomagały radą i pomocą w różnych sytuacjach Studium Europy Wschodniej i te wcześniejsze przedsięwzięcia, jak również byli wykładowcami, co dla słuchaczy Wschodniej Szkoły Letniej, gdzie gromadzą się uczestnicy z całej Europy Wschodniej, czy dla naszych studentów w ramach studiów wschodnich, gdzie też prawie 50% jest cudzoziemców, no mieć po prostu za wykładowcę Wójcika, Wandycza czy Pipesa, no to ja powiedziałbym tak, nam, którzy tu siedzimy za tym prezydium, to brzmiałoby w naszych czasach jak modlitwa w ogóle, no bo te nazwiska to słyszeliśmy z Wolnej Europy. Pierwszy raz i zobaczenie potem żywego Pipesa czy żywego Wandycza, to było dla mnie naprawdę osobistym wydarzeniem i osobistym takim wielkim wzruszeniem. Ale powiedziawszy te słowa, chciałbym jeszcze stwierdzić, że życie jest nieubłagane i spośród tych trzech wielkich historyków, wielkich bohaterów, tytanów historii, z których ja tam na końcu swojego wstępu piszę, że ich czytano 60 lat temu, ich czytano, im czytają teraz 10, 20, 30, 50, a nawet i 60 lat temu czytano ich różne prace i że to są tacy tytaniczni twórcy ważnych, wielkich dzieł historii. No ale jak mówię, życie jest nieubłagane i dwójka spośród nich od nas odeszła. Profesor Zbigniew Wójcik, nasz przyjaciel wielki w 2014 roku. Profesor Piotr Wandycz w lipcu, proszę sobie wyobrazić, tego roku.
wydaje mi się, że w imię i pamięci, i tradycji poproszę, żebyśmy wstali i chwilą ciszy uczcili ich pamięć. Zbigniew Wójcik i Piotr Wandrysz. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, to tyle, co ja mogłem powiedzieć z tytułem takiej informacji o mojej pracy nad tym tomem, a jak mówię, jeśli ktoś zechce go nabyć, to sam zobaczy to, co opisałem we wstępie, czyli trudy redaktora tak trudnego tomu. A sama księga broni się wspaniale, bo gromadzi w sobie mnóstwo wspaniałych tekstów, czasami absolutnie nowatorskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i to chcę od razu Państwu powiedzieć, bo o tym nie mówiliśmy, ani nie powiedział Pan redaktor, ani ja, że oprócz tekstów różnych osób związanych blisko z tymi trzema wybitnymi historykami, w tomie są pomieszczone dokumenty związane z, na przykład z doktoratem honorowym profesora Richarda Pipesa na Uniwersytecie Warszawskim i parę innych, także ma ten tom, mimo że jest czymś na kształt pracy zbiorowej, to ma jednak też taki walor źródłowy i są nawet reprodukowane nie tylko fotografie tych uczonych, ale także pewne dyplomy, które nie będę zdradzał jakie, jeżeli może Państwa zainteresuje, żeby zajrzeć do tego tomu. I na początek chciałem jedyną damę w naszym towarzystwie poprosić, panią profesor Teresę Chemczewską-Henner, żeby powiedziała parę słów na temat profesora Wójcika, którym... Mogę z tego miejsca powiedzieć? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że dwa tygodnie temu uczestniczyłam w takiej konferencji, wystawie poświęconej panu profesorowi Wójcikowi, zorganizowanej przez Instytut Historii w Akademii imienia Długosza w Częstochowie, zorganizowanej dzięki wspaniałemu młodemu człowiekowi, panu Kolmasiakowi, który jest takim serdecznym wnukiem profesora. I wtedy mówiłam właśnie, bo to była okrągła rocznica, 25 października minęła 95. rocznica urodzin profesora. Pan profesor zmarł 22 marca 2014 roku w Warszawie w wieku 91 lat. Pogrzeb odbył się 28 marca na cmentarzu Powązkowskim i wtedy otrzymałam zadanie bardzo trudne od moich kolegów, przyjaciół, rodziny pana profesora. Poproszono mnie, żebym wystąpiła tam przy grobie profesora. Muszę powiedzieć, że było to jedno z najcięższych zadań, jakie mnie spotkało w życiu. Mogę zawsze tylko powtórzyć, że był to człowiek absolutnie niezwykły. Ta wystawa, o której chcę powiedzieć, ma tytuł Historyk, niepokorny człowiek. Historyk, niepokorny człowiek. Każdy naukowiec, badacz, historyk musi być niepokorny. Musi zawsze, przepraszam za prawdy, które tu głoszę, które wydawały mi się zawsze oczywiste, ale widzę w miarę upływu czasu, że nie są oczywiste. Otóż dobry historyk to jest ten, który niesłychanie rzetelnie i bardzo krytycznie podejdzie do źródeł. Tak jak dobry obserwator, uczciwy, podchodzi także do naszego świata obecnego, czy poprzedniego, czy tak jak mówił Brodel 5 minut temu, to co się zdarzyło było już historią. I to, co imponowało mnie w panu profesorze, to właśnie zarówno genialny ogląd źródeł, jak absolutnie genialny ogląd rzeczywistości. Pan profesor się po prostu w ocenach nie mylił. Ta wystawa mówiła, że był to człowiek niepokorny, przyzwoity, szlachetny, uczciwy. Dzisiaj niektóre określenia wydają się niemodne, trącą myszką, żeby w ogóle może nie przywoływać zwierzątek, bo to jest niedobrze widziane w tej chwili obecnej. Ale generalnie, że profesor oprócz tego miał nieprawdopodobne poczucie humoru.
umiał zawsze na bardzo trudnych, w trudnych chwilach obrócić w żart wiele sytuacji. Miał wspaniały dar przekonywania drugiego człowieka, niesłychanie spokojny, aczkolwiek ja wiedziałam, że był niezłym nerwusem. Ale generalnie rzecz biorąc, nie znam osoby, która nie uległaby po prostu urokowi tego człowieka. Ja mówię dzisiaj o nim jako o człowieku, nie jako historyku, ponieważ to wszystko razem się łączyło. Właśnie dlatego może jego geniusz wyrastał z tego, że był normalnym, uczciwym, przyzwoitym człowiekiem. Mówi się, no przyzwoity, każdy człowiek powinien być przyzwoity, tylko że w tamtych czasach, w których żył pan profesor, przyzwoitość naprawdę kosztowała wiele. Proszę Państwa, wspomnę jedną tylko pracę profesora. Dzikie pola w ogniu. Dzikie pola w ogniu, które przełamywały w latach, naprawdę początkach lat 60. stereotyp okropnego Ukraińca i tego, że wszystkiemu winna Ukraina, podczas kiedy profesor po prostu powiedział, patrzmy na to uczciwie, jak przystało historykowi. Być może my nie byliśmy wspaniałą matką dla tej Ukrainy, która weszła w skład I Rzeczpospolitej. Ja myślę, że Dzikie pola w ogniu, które znajduje dzisiaj cytowane we wszystkich książkach na całym świecie, w których mowa jest o stosunkach polsko-ukraińskich, no, zyskują mianę po prostu już klasyki, taki po prostu niepodważalny numer jeden. Profesor był otwarty na Ukrainę, co nie oznacza, że nie był krytyczny wobec wielu różnych spraw historii polsko-ukraińskiej. On nigdy nie idealizował tych stosunków, ale zawsze mi powtarzał, że pani Tereso, naszą racją stanu i w XVI, i w XVII wieku, i obecnie jest podtrzymanie dobrych stosunków z Ukrainą. I muszę powiedzieć, że gdyby dzisiaj profesor żył, powtarzałby dalej te słowa. Chciałam powiedzieć, że na tej wspaniałej wystawie, która będzie taką wystawą objazdową, wiem, że będzie również u pani dyrektor Krajewskiej, prawda, państwa. Proszę zwrócić uwagę Państwa, a serdecznie zapraszam w imieniu pana Kolmasiaka, poprosił mnie o to. Proszę zwrócić uwagę na biurko profesora i ostatnią książkę, którą czytał. A ostatnią książką czytaną przez pana profesora była Pochwała niepokory, czyli zbiór biogramów wyjątkowo niepokornych ludzi. Co jeszcze mogę powiedzieć? Proszę Państwa, takie postaci jak profesor Wójcik są nie tylko niepodważalnym autorytetem i jego cała spuścizna dla nas, jego uczniów, ale także już dla następnych pokoleń i jego, jak to mówił profesor, wnuków naukowych także. Mam nadzieję, że to, co pan profesor pisał w swoich książkach, publikacjach, po prostu jest dalej interesujące, chociażby dowodem może być fakt, że nikt nie napisał lepszej historii powszechnej XVI i XVII wieku, to jest, nie wiem, XII czy XIII wydanie, prawda? Więc ta myśl profesora, się po prostu jego badania nie zestarzały i będzie żył w naszej pamięci, no tak długo, jak będziemy czytać jego książkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor Rzymczewskiej-Hanel. I no my korzystamy do tej pory z historii powszechnej XVII wieku autorstwa profesora Wójcika, ale ponieważ zaczęliśmy od profesora Wójcika, czyli jak gdyby od końca tej książki, to ja bym teraz poprosił pana ambasadora, pana profesora Henryka Litwina o parę słów na temat dowolny, ale związany jakoś z postacią profesora Wójcika. Dziękuję bardzo. No, bo oczywiście, że na temat związany z postacią profesora, bo rzecz jasna, było dla mnie wielkim zaszczytem uczestnictwo w tym wydawnictwie, które dotyczy takich postaci jak profesor Pajcz czy profesor Wandy. Ale no, ja się znalazłem w gronie autorów oczywiście jako uczeń profesora Wójcika, bo miałem takie szczęście. Profesor był raczej w ciągu swojej kariery naukowej separowany od pracy na uczelniach i w związku z tym korzystał z etatu w Instytucie Historii PAN,
No a tam uczniów zbyt wielu nie trafiało, więc nie było nas tak dużo. Ale chciałem powiedzieć, że przede wszystkim, choć może to drugorzędna kwestia, współpraca z profesorem była po prostu gigantyczną przyjemnością. Każde spotkanie z nim było czymś ciekawym, zabawnym, czymś, co dawało człowiekowi i energię, i rozpęd do różnych zadań o charakterze intelektualnym. Profesor był niezwykle, niezwykle atrakcyjnym rozmówcą i to jest wielka strata dla wielu pokoleń, że nie działał niestety na wyższych uczelniach, bo był też wspaniałym wykładowcą. Był człowiekiem pięknie i precyzyjnie wypowiadającym myśli. No i wielka szkoda, że tak mało ludzi mogło z tego korzystać, no ale tym lepiej jakby dla nas, choć oczywiście szkoda, że to taki wąski krąg. Ja właśnie też nie chciałem zbyt dużo wymieniać prac, ale w ostatniej chwili pani profesor Chęczewska Hendel wymieniła to, o czym koniecznie chciałem powiedzieć, to znaczy historię powszechną profesora, która rzeczywiście mimo wielu różnych następców jest tak naprawdę no, niedościgniona ciągle. I chciałem też podkreślić to, co no, już mówiła pani profesor, że profesor Wójcik był nie tylko no, po prostu niezwykle przyjaznym dla współpracujących z nim podopiecznych profesorem, nie tylko niezwykle atrakcyjnym rozmówcą, ale też i w całym tego słowa znaczeniu wzorem. Czy był to człowiek o nieposzlakowanej uczciwości i tak jak powiedziała pani profesor, no w czasach, kiedy ja go obserwowałem, to już nie była epoka stalinowska, kiedy wisiał nad każdym jakiś straszny knut lub groźba więzienia, ale bez wątpienia nad każdym wisiała groźba miałkości, byle jakości i takiego nędznego kompromisu zawieranego z PRL-owską rzeczywistością. A właśnie profesor nigdy, nawet w najmniejszym stopniu, nawet na centymetr, na fragment paznokcia w tę stronę nie poszedł. I to była wiedza, którą wszyscy posiadali. To znaczy było wiadomo, że jest właśnie takim człowiekiem i bardzo często wykonywał różnego rodzaju niby drobne działania, które to na każdym kroku potwierdzały. Mogę się powołać na taką bardzo intymną w gruncie rzeczy sprawę, o której wiem przypadkowo, że w swoim czasie na przykład profesor, jak przygotowywał też zresztą znakomite swoje dzieło, edycję zapisków, pamiętników Wilhelma Boplana, czy właściwie Guillaume de Boplan, bo jak pamiętamy był to Francuz w służbie no, przede wszystkim Stanisława Koniec Polskiego. To rzeczywiście świetne dzieło, bardzo ciekawe, do którego kompletem były mapy, no, wtedy akurat nie wydane, ale potem wielokrotnie wydawane. Wtedy profesor, negocjując z jednym z wydawnictw wydanie tej książki, z nim jako edytorem, postawił warunek, że on może to zrobić, ale tylko wtedy, jeśli tłumaczem będzie Stefan Meder, który wówczas siedział sobie gdzieś w jakiejś tam spółdzielni kosmetycznej, ponieważ miał wilczy bilet po 1968 roku. Został wyrzucony z pismu i nie mógł nigdzie pracować. Dowiedział się o tym profesor i jak to on po cichutku, nikomu nic nie mówiąc, wymyślił pomoc dla Stefana Mellera, tak żeby jednocześnie mógł trochę zarobić, bo to też było bardzo istotne, ale również, żeby mógł bocznymi drzwiami wrócić do działalności naukowej.
I zresztą efekty dało to znakomite. To była zresztą argumentacja profesora, że on musi mieć kogoś, kto doskonale zna francuski, ale jest historykiem, bo inaczej to nic z tego nie będzie. No i tak się właśnie stało. Mogą Państwo sięgać do tego wydawnictwa. To jest naprawdę na najwyższym poziomie edytorskim przygotowane dzieło. Zarówno rzeczywiście błyskotliwie przetłumaczone, no jak i ze znakomitym aparatem wydane. I jednocześnie takie właśnie wspomnienie o tej wyjątkowości profesora w codziennym życiu w PRL-u, które było rzeczywiście niełatwe, a profesor zawsze pokazywał innym no, tą dobrą drogę. Bez wielkich słów, bez wielkich gestów, ale właśnie poprzez taką codzienną, niezłomną uczciwość i przyzwoitość. To bardzo piękne są akurat słowa i na pewno warto do nich wracać. Jeśli nawet dzisiaj rzeczywiście w zalewie internetowej informacji piękne słowa się dezawuują, a jedno z najważniejszych, odwaga, jest dzisiaj w 95% wymienione jako coś, co opisuje skłonność do pokazywania gołego ciała, a nie do tego, co ona naprawdę oznacza. W sensie to są nie przenośni, panie profesorze. No tak. Także profesor był głównym powodem, dla którego ja miałem okazję, zaszczyt się tutaj znaleźć. Dziękuję za ten zaszczyt. Natomiast chciałem jeszcze tylko na koniec dwa słowa dodać o tym, że jest niezwykle miło znaleźć się w doskonałym towarzystwie, a autorzy tomu stanowią takie właśnie doskonałe towarzystwo, żeby nie robić sobie kłopotu wskazywaniem na tych, a nie innych kolegów spośród kolegów i profesorów spośród grona polskich badaczy. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na dwóch autorów zagranicznych, którzy są reprezentantami następnego pokolenia po pokoleniu Wójcika w Andrycze, mianowicie na profesora Rudolfa Pichoje, rosyjskiego, wybitnego historyka, który jednocześnie jest takim troszkę bohaterem stosunków polsko-polityczno-dyplomatycznych, polsko-rosyjskich, bo chciałbym przypomnieć, że to profesor Pichoja w 1992 roku, no jakby to powiedzieć, przygotował od strony historycznej i dokonał aktu przekazania dokumentów sowieckich objaśniających zbrodnię katyńską, czyli tych kluczowych dokumentów, łącznie z decyzją, z kopią decyzji biura politycznego. Fakt, że to profesorowi polecono przekazanie tych dokumentów, świadczy niezbicie, moim zdaniem, mam troszkę doświadczeń z kontaktami z dyplomacją rosyjską, świadczy niezbicie, że jego udział w doprowadzeniu do tego wydarzenia też musiał być, łagodnie mówiąc, niemały. A przy tym jest to rzeczywiście znakomity historyk i warto na niego zwrócić uwagę. No i oczywiście warto zwrócić uwagę na przedstawiciela tego samego mniej więcej pokolenia, profesora Daniela Beauvoir, który również ma tutaj swój udział w tym tomie. Historyka, z którym polscy historycy najczęściej się bardzo ostro spierają, ale jego niesłabnące zainteresowanie historią Europy Środkowo-Wschodniej i jest dla nas tak naprawdę i tak bezcenne. Możemy się spierać, ale musimy doceniać to, że jest to zainteresowanie na rynku i owocuje niezwykle dużą ilością prac naukowych. Jeśli nawet w znacznej mierze reakcje na te prace są polemiczne, to bez wątpienia dzięki nim no, istnieje wysoki poziom zainteresowania tym terytorium, tym regionem Europy i to zawsze warto docenić.
Także obyśmy mieli okazję spierać się z profesorem Beauvoir jak najdłużej i jak najintensywniej. A to naprawdę wielki zaszczyt, że można się znaleźć razem. No, przede wszystkim blisko nazwisk tych trzech wielkich historyków w tomie im poświęconym, ale również blisko nazwisk wszystkich współautorów znakomitych, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu ambasadorowi. To jest zawsze kłopot, ja świadomie nie wymieniałem nazwisk, bo że tak powiem, pozycjonowanie historyków, jeżeli oni jeszcze żyją, zawsze nastręcza pewne kłopoty. Kto jest, prawda, number one, kto jest number two, kto jest number three i tak dalej. A jeżeli jeszcze jesteśmy, tak powiem, przy życiu, to nawet to chyba jest niezbyt eleganckie. Dlatego ja zawsze unikam tego pozycjonowania, bo tak naprawdę tutaj przy tym stole znajdują się osoby, które, można powiedzieć, należą do klasyków. I po obydwu z moich stronach. Natomiast sądzę, że teraz zostawimy już biografię profesora Wójcika i przejdziemy może, ponieważ wiem, że pan profesor Marek Kornat będzie musiał uciekać, ponieważ ma pociąg. Ale ja oddam panu profesorowi głos, żeby powiedział parę słów o Wandyczu, bo jest autorem części tej otwierającej, część poświęconą profesorowi Piotrowi Wandyczowi. Dziękuję. Proszę państwa, ja może zacznę w ten sposób, że bywają różne, można by tak powiedzieć, zasługi historyków, zasługi, które są dla nich samych, po śmierci zwłaszcza, jakimś rodzajem przepustki do historii, czyli do tego, że do nich wracamy, do nich sięgamy, o nich pamiętamy. Z pewnością można sobie wyobrazić nie jeden z przykładów ludzi już nieżyjących, tak jak profesor Wandycz, którzy pozostają na przykład autorami jednej, dwóch, trzech, więcej wielkich książek. Możemy sobie wyobrazić, że tą przepustką jest na przykład to, że byli wielkiego formatu wykładowcami. W przypadku profesora Wandycza jest jeszcze inny powód w moim przekonaniu, nie pomijając oczywiście tych dwóch, o których wspomniałem. Mam na myśli rolę ambasadora polskiej nauki, polskiej historiografii, polskiej historii dyplomacji na terenie zagranicznym. Z racji przede wszystkim tego, co nie da się zaprzeczyć, jest niezwykle ważne i co nam Polakom no, nie najlepiej, tak bym powiedział, wychodzi. Mianowicie chodzi mi o obecność właśnie w języku angielskim na terenie międzynarodowym polskiej nauki historycznej. Proszę oczywiście mnie tutaj dobrze zrozumieć. Nie chodzi mi o zalecenia takie jak nasze Ministerstwo Nauki za poprzedniego i również za obecnego rządu mówi, mianowicie, że trzeba pisać po angielsku, bo to jest nonsens, tylko chodzi o to, że są tematy, kiedy właśnie ta obecność nasza w językach kongresowych jest absolutnie potrzebna i niezbędna, żeby wejść w dialog z historiografią światową. To w przypadku profesora Wandycza było niezwykle ważne i na tym polu zaznaczył bardzo doniosły ślad. Myślę, że do jego książek będących w obiegu międzynarodowym będzie historiografia światowa jeszcze długo, długo wracać. Czy to, jeśli chodzi o dwa tomy, czy dwie właściwie osobne monografie o wschodnich sojuszach Francji w okresie międzywojennym, to niezwykle ważne dla zrozumienia ładu wersalskiego, dla zrozumienia położenia Polski, dla zrozumienia położenia naszego regionu Europy, dla dobrego, realistycznego wyobrażenia sobie przyczyn tych wszystkich perturbacji i porażek, jakie były udziałem i polskiej polityki zagranicznej i w ogóle starań o ocalenie pokoju wersalskiego, jak wiadomo, nieudanych. Był też pierwszym, jak wiemy,
autorem światowej historiografii, szkoda, że nie przetłumaczonej do dzisiaj, książki Soviet-Polish Relations, czyli stosunki polsko-sowieckie w latach 1917-1921, która dawała na ten temat pogląd bardzo wyważony, a z drugiej strony taki, który ostał się w świetle późniejszych badań. Pamiętajmy, że w latach 60. pisząc tę książkę, profesor nie miał dostępu do akt sowieckich, które dopiero dzisiaj do tego okresu w jakiejś mierze, ciągle jeszcze dozowanej, ale stają się dostępne. Także wydaje mi się, iż te najważniejsze monografie pozostaną na długo w obiegu naukowym, co nie oznacza lekceważenia na przykład książki najbardziej chyba znanej, mam na myśli syntezy dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Ceny Wolności, traktowane jako podręcznik, jako wprowadzenie do dziejów naszego regionu, książki mającej charakter, jak wiemy, eseistyczny, napisanej z pewnym polotem, czasami w pewnych momentach no, z takim głębokim, że tak powiem, no, potraktowaniem przedmiotu. Muszę Państwu powiedzieć tak, że poznałem profesora Wandycza stosunkowo późno. To znaczy, rzecz jasna, najpierw nazwisko jego było mi, stało mi się znane w sposób niewątpliwie inny niż można by sobie to wyobrazić, mianowicie nie poprzez na przykład zamówienie w bibliotece jednej z jego książek, to nastąpiło później, ale mam na myśli regularną w owym czasie, to znaczy w latach 80. lekturę Tygodnika Powszechnego, gdzie pojawiają się jego artykuły historyczne od czasu do czasu. I w ten sposób to nazwisko stało mi się jakoś znane. Natomiast później przyszły dopiero lektury jego prac, tych, o których wspomniałem i nie tylko. Osobiście natomiast miałem zaszczyt widzieć po raz pierwszy profesora i z nim rozmawiać na wrocławskim zjeździe powszechnym historyków polskich. Było to w 1999 roku. I od tej chwili tak się złożyło, podobnie jak ze zmarłą 3 lata temu, świętej pamięci panią profesor Anną Dzięciałą, korespondowaliśmy poprzez internet głównie. Przyjąłem z wielkim uznaniem, muszę powiedzieć, pozytywną, bardzo afirmatywną recenzję mojej książki o pakcie Ribbentrop-Mołotow i dyplomacji polskiej, którą ogłosił profesor Wandycz w zeszytach historycznych już po śmierci Giedroycia. Bardzo ceniłem te refleksje, które tam zawarł. Bardzo inspirujące też i takie wykraczające poza takie standardowe oczywiście omówienie książki. Pamiętam też, proszę Państwa, że dzielił się trochę rozmaitymi refleksjami. Na przykład niezwykle sobie cenił to, że jego następcą na katedrze w Yale został Timothy Snyder. Napisał w jednym z listów, że ceni sobie to bardzo wysoko, że katedrę przekazał w dobre ręce Snyder. To pozwolę sobie tutaj powiedzieć, przypomnieć. Korespondencja.